Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Cuki i zapraszam was na kolejny odcinek Zagrajmy w Reason. Oczywiście kontynuujemy naszą rozgrywkę tam, gdzie ją zapisałem. Oczywiście ja nie zapisuję już na odcinkach, tylko już zaraz po tym, jak skończę odcinki. Więc jak czasem tego nie pokażę, to wróćcie się po prostu do poprzedniego odcinka i upewnijcie, że skończyłem w tym samym miejscu. Gwarantuję, że zawsze kończę w tym samym miejscu. A poza tym to w tym odcinku żegnamy już na dobre obóz na bagnie i witamy piękne doliny tej cudownej wyspy. Doliny, góry, gobliny, wilki, gdzie my jesteśmy? No i standardowy spadek FPS-ów na początek. No, odczep się ode mnie spadku FPS-ów. No. Wilk? Ojojoj. Czym ty jesteś? Wilkiem. O Jezu, strasznie mocnym wilkiem do tego. O Jezu, Jezu. Kim ty jesteś? Jezu, ale mocne te wilki. Chyba jednak trochę siły trzeba, przydałoby się przypakować. No. Nie okrążaj mnie. Okej. Okay. Dawaj, dawaj, już mi pół HP zabrałeś swoimi kombosami. A, ha, ha. Mój kombos też boli. A, 60 expa. Okej. Okay. I został nam już tylko jeden wilk, to jeden nie powinien robić większego problemu. No kurde, jeszcze żebym go trafił. O, dobrze. No zobaczcie. Jak on daleko odskakuje ode mnie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. No. Jeszcze nigdy tyle problemów z wilkiem chyba nie miałem. No. Na razie się potek na HP nie nauczyłem robić, ale mamy już alchemię praktycznie na maksymalnym levelu. To nam zaoszczędzi dużo kłopotów później, bo będziemy mogli sobie robić miksturki na manę. No i wczytujemy save'a oczywiście. Olewam na razie te wilki. Nie będę się z nimi bił. Jeśli na chwilę się zatrzymam, to też z góry przepraszam, ale gram sobie w grę, która się nazywa Thiefcrafter. Oczywiście jest to gra na tableta. Olewamy te wilki. Omijamy je szerokim łukiem. Później i tak się tu będę kiedyś wracał, to... Tam jest... A, tam są ruiny. Okej, to tam nie chcę iść. Ponieważ jakbyśmy poszli w tej chwili do ruin, by nam spuścili w pierdziela. Właśnie, mamy tu trzy healing potki, których nie wsadziłem sobie na pasek. Wonder Force. Chyba tak to się czytało. Okej, okay, mniejsza... dzik, dzik, dzik. Nie, nie, nie. Young. Dobra. O, cholipka. Z młodymi się mogę bić na razie. Padają czasem na hita. Okej, okay, mamy mięsko, jakieś roślinki, cokolwiek. Chyba niczego tu nie broniliście, co? No szkoda, bo mi są potrzebne niezwykle rośliny. Kurde, tam są aż trzy dziki. Nie, nie, nie. Ja to chcę ominąć szerokim łukiem. Ja się z trzema dzikami nie zamierzam bić. Z jednym bym miał problemy, a wy chcecie mi trzy wcisnąć. Gdzie my w tej chwili jesteśmy? A, jesteśmy tutaj. Jan. Can you show me the way to Harbor Town? Sure. Follow me. Okej. Okay. Nawet nie pamiętałem, że można go do tego zmusić. Ciekawe, czy będziemy mieli expa za stwory, które on zabije. Powinniśmy mieć, ostatnio dostawaliśmy. Tutaj jest coś ciekawego. A, tu jest po prostu okrążenie do jego domku, okej. Zobaczcie, że się tak rozglądam, ale rośliny są dla mnie naprawdę bardzo ważne do alchemii. A nie pamiętam już, gdzie są te rośliny.
No chodź, Wilku. Z głodnym powinienem sobie sam dać radę. Właśnie. No i co? See that farm down in the valley? I see it. Some of the Inquisition's minions work down there. Novices, they call them. They're apprentices to the mages in the monastery. Talk to them. They'll help you get to Harbour Town. Okay. But watch you don't find yourself accidentally recruited. You get recruited, there'll be no welcome for you at the Don's camp. Thanks. I can take it from here. I'm sure you can. Good luck. See you around. Okay, dzięki Janie. Tam tu te bagienniaki. A, tu jest jakaś roślinka. Healing Herb. Więcej roślinek na mikstury życia. Później, z tego co pamiętam, można je bez problemu od kupców skupywać, ale... do tego czasu... Are you crazy walking around here? What do you think will happen if the Inquisition catch you, eh? Are you gonna call them? Hey, I won't give you away. But the warriors of the Order often come by here to check on things. So I'm just saying, you better be careful. Who's in charge here? Brother Tristan. You can usually find him in front of the farmhouse. He's taken the farm over. He runs the place now. I see. What do you do here? I'm working in my field. Your field? Yeah. This one's mine and the other one on the other side of the path is Teller's. Of course, he's further along working his one. Always is. Don't know how he does it. He's already taken his whole harvest to the storehouse. But I'm afraid I won't be able to get my harvest in on time. I can't spot the ripe plants from the unripe. They all look the same to me. Do you need help? You serious? Well, I wouldn't say no. And what kind of compensation would not saying no come with? Well, I'm only a novice, so I don't have much. But if you harvest the plants and bring them to me, I'll give you a healing potion. How about that? Deal. I'll bring you those ripe plants. Great. Then I might actually be able to start my mage training before this place goes completely to the dogs. Just look out for the ripe ones in my field, all right? 10 should be enough. Bring them back here, all right? Okej, okay, czyli musimy... O, właśnie. Takie coś szukać. Oczywiście dość ciężko to wyspotować. Wyspotować. Mówię, jakbym grał teraz w bota dosłownie. I zanim napiszecie w komentarzach, tak, czasem gram w bota. Ale czasem tylko, to jest naprawdę jedna bitwa dziennie na 2 dni. To nie jest często. Skończyli mi się ludzie szkolić. Więcej farmerów. Oczywiście mówię teraz o grze na tablecie, Sea Crafters. Jeśli chcecie grać, to możecie napisać w komentarzach, jeśli macie tą grę, to podam wam kod zaproszeniowy do klanu. Ej. E, ludzie, zabrakło mi siana. Za mało zioła. No dawać, zioło. Zobaczcie. Zebrałem wszystko. A nie, tu jest jeszcze jeden. Okej. Okay. Ten ominąłem. Tomas. Here are your 10 ripe plants. Thanks. Without you, I would have been in a whole world of trouble. The healing potion is yours. How often do these warriors of the Order come up here? The Inquisitor sends one once every couple of days. They like to keep a check on things. He picks up what we've harvested and the meat and takes it to the monastery, where they no doubt stuff their faces. If I were you, I'd hide when he shows up. Thanks for the warning. Kiedyś pamiętam, że olałem to ostrzeżenie i z nim walczyłem. Potem chyba pół godziny z nim walczyłem i w końcu go rozwaliłem. On miał fajne rzeczy, z tego co pamiętam. Watch your feet. There's grain growing here. Your grain is going to be picked up soon. Says who? Oh, it'll be Thomas, am I right? He should try working instead of chatting with strangers. My field is twice the size of his.
and it still only takes me half the time to cultivate it. He makes lazy people look busy, does Thomas. Do you need any help here? No, thanks. I could have done with you a while ago, though. Thanks anyway. No okej. On nie potrzebuje pomocy. A może ty, ziomuś? Tristan. Welcome, stranger. What's brought you to our troubled isle? The tide. I'm a shipwreck survivor. Well, it's a strange kind of luck that's washed you onto these shores. But I must warn you, you cannot wander freely around here. I don't mind, but the warriors of the Order are less forgiving. Who are you? My name is Tristan, a novice of magic. I'm looking after this place, on the orders of the Convocation of Mages. What is this place? Just a simple farm. It's under the control of the Inquisition now. We cultivate the land and take care of the animals. Our work ensures the well-being of the Order and Inquisitor Mendoza's men. You mentioned the Convocation. What do the Mages have to do with the Inquisition? The Convocation of Mages has long had their seat here in the monastery, at the foot of the Great Volcano. It was a place of study and faith before the dark wave covered the land and those temple ruins had risen from the ground. And now the Inquisitor is here seeking to push back that darkness. We're very lucky he found us in our hour of need. Now the monastery not only serves as the Mages' home, but also as a training camp for recruits of the Inquisition. I see. Do you trade here on the farm? Trade? With who? Other than Esteban's bandits, there's nobody out here. What about me? Will you trade with me? I don't have much to offer, but you're welcome to look. I'm looking for work. Well, there is more than enough to do on our farm. Go to my brothers and let them assign you a task. We do not have much, but we still value honest work. What do you think I should do next? Well, I wouldn't recommend you wander around alone. Quickest way to the next life. Perhaps you would be best advised to let the warriors of the Order train you as a recruit. Training with the fighting staff and the basics of magic could be just the thing for you. If you're not a fighter, there are merchants in the town might have use of you. Just make sure you don't get taken in by the outlaws the Don commands. Or is it that you are interested in the higher magic that we novices pursue? That would mean finding a way to the monastery without being arrested by the Inquisitor's men. You may find someone in the town who would help you do that. The choice is yours. In any case, you will find members of each group in Harbortown. They can tell you more. So, if I were you, I would make that my first stop. Let's trade. Ma jakieś healing potki, ale z drugiej strony nie mam hajsu prawie w ogóle. Ani kosztowności za bardzo. Dobra, dawaj mi 10 golda. Zakończmy to. Jego brat chciał pomocy. Zobaczmy, to ten? Nie. Czyli to ten. Hey, how are things going here? Not so well. Stuck in the middle of nowhere, a place where no one wants to be. You're the happy-go-lucky, face life with a smile type, aren't you? And you'd smile if a pack of hungry wolves was eating everything in sight. I used to have 6 pigs, and now look at what's left. Hungry wolves. Just my thing. It does you credit that you want to help me, but I have to warn you. Those beasts haven't been here for several days. I figure they must be starving by now. So they'll be really dangerous. Any good news? Well, they're wolves. So none of them had swords. If you aren't back in 2 days, I'll assume they put you on the menu. Great. Okay. Don't you have anyone who can protect you and your animals? Yeah. The warriors of the Inquisition are more concerned with the gold from the temple ruins than with helping novices. We're on our own at best, at the mercy of the wolves at worst. Doesn't stop the Inquisition coming here demanding their tribute. I don't want to complain.
I chose this myself. But sometimes it's exasperating. Nie wiem, co exasperating znaczy. Ale dobra. You're being exploited by the warriors of the order. Well, you can't really say that. The mages bow to the law of the Inquisitor. You know, we all share the same religion, but the mages have urged us novices to stay neutral. That's why I don't have to worry about the Dom's men. They know we won't do anything to them. Where do the wolves come from? There's a small cave over there, to the north of here. I haven't been there, but I'd be willing to bet that's where their lair is. Okej, czyli na północ. Gdzie to do puszki jest północ? Teraz, co ten dzik robi? Dobra, nawet nie chcę wiedzieć. Te dziki, te wilki chyba były tam. Z tego sobie tutaj zapiszę gry, bo dawno save'a nie robiłem. A to bardzo niedobrze. No właśnie, to są tamte wilki, dokładnie. Jak wrócimy, to właśnie będzie ten inkwizytor tędy przechodził. No, dawaj. Ej, 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 ty jesteś głodnym wilkiem tylko, dlaczego masz tyle HP? To było dziwne. Co tu jest? Złoto. Dla mnie każdy grosz się w tej chwili liczy. Small diamond. On jest sporo warty. Można chyba go było też użyć do zrobienia jakiejś biżuterii chyba. Strząsy. Tam chyba też niestety muszę wejść, bo muszę wybić wszystkie wilki. No. Cofnę się tutaj do wejścia. No, dawaj. I finish. O, lol. Zmieniło mi target. No, widzieliście to. No nie mogłem nic zrobić. Dokładnie, 5 głodnych wilków musimy zabić tutaj. No, dawaj, atakuj. Nie? To ja cię zaatakuję. Czyli jeszcze 2 głodne wilki. Czy ja coś tu kupiłem? Tak, zaklęcie Open Locks. Na wszelki wypadek kupiłem. Okej, czyli... Czyli przewidziałem, że gdzieś tu będzie zamknięta skrzynka. A raczej, że gdzieś się napatoczę na zamkniętą skrzynkę, którą będę mógł otworzyć tym zaklęciem. I coś mnie zaatakowało. Ile straciłem armii? 150. To niedużo. Cały czas oczywiście mówię o Thiefcrafterze. To jest kolejny wilk. Dawaj. No chodź tu. Ajajaj. No, te wilki są czasem bardzo groźne. Ale cóż. Jak trzeba. A, jest otwarta na szczęście. Dobrze, nie będę musiał używać zaklęcia. I tutaj mamy klub. Lamp of Iron Ore. Najważniejsze jest złoto z tego wszystkiego chyba. I tam jest chyba ostatni wilk, dokładnie. No, dawaj. Ajajajajaj. Wkurzające są te uniki tych wilków. Są naprawdę szybkie. Okej. Wykonaliśmy questa z wilkami. Teraz tak. Tam coś jest, tylko nie pamiętam co, więc tam na razie nie idę. Kiedyś na pewno tam jeszcze zajrzymy. Tam też coś jest.
tylko że to mi nie wygląda na wyjście, więc może być tam coś fajnego. Co to jest? No, to jest chyba tylko ruda złota. Wydawało mi się, że coś fajniejszego tu było. Dobra. Rud nie będziemy wydobywali. Więc nawet nie ma sensu tu siedzieć. Może zajrzymy tam na kawałek. Jeszcze ja tu potrzebuję być. Nie, wracamy się. Nie marnujmy czasu na odcinku na zbędne duperele. Ta seria i tak bardzo długo zajmie. I bez takiego kręcenia się po całej mapie, bez sensu, skoro i tak tam kiedyś pójdziemy na 100%. Ale mniejsza, idziemy tędy. O, dokładnie. I tutaj nasz kolega nas przyszedł ostrzec. Jest spoko ziomkiem. Hey you! I have to warn you. There is a warrior of the order on the farm. So? So, you aren't actually allowed to be here. If he sees you, he'll have you taken to the monastery. So what do you suggest? We'll have to wait here until he leaves. Follow me, keep quiet, and you can hide in our storehouse. There's a bed there. Get some rest. The warrior will be gone in a couple of hours. Understand? Right. Well, I suppose I'll have to trust you. Great. Let's go. And make sure he doesn't see you. Okay. Teraz właśnie ten moment, kiedy możemy po prostu podejść do typa, on nas wyciągnie broń, zacznie nas atakować i możemy go sklepać. A możemy równie dobrze po prostu pójść sobie tutaj i się przespać. Pyk, do rana. No. Stałem, dzięki ziomek. Tylko teraz nie pamiętam, czy mogę mu podpierdzielić z tej skrzynki rzeczy. Jest to jakiś naszyjnik sporo warty. Wodka, cer. Chyba nie ma nic przeciwko temu. Okej, wyjdźmy. All clear. The warrior's gone. It was a good job I saw you first, or you'd be on your way to the monastery. I'd say you got lucky there. Those wolves are dead. You killed them? That's a relief. I can finally sleep peacefully again. Here, take this as thanks. I could never have done that alone. I hope you'll find your way, my friend. I hope so too. Farewell, and thanks. Okay. Chyba tyle, co mogę zrobić tutaj. Czy jak tu wejdę? Okej, okay, tutaj się zbulwersuję. Zapiszmy sobie na wszelki wypadek. Okej, okay, tutaj sobie zapiszę. How do you get into Harbour Town? The law of the Inquisitor says that no one is allowed to be outside of the town without permission. The main gate of the town is currently being guarded by warriors of the order. You can't just stroll in. You novices must know other ways to get inside the town. Well, yes, there is a way, but it's not easy to reach. Harbour Town has a rear entrance up to the north. As far as I know, that is guarded only by the old town guards. You could try your luck persuading them to let you in. Okay. Muszę fajki nabić. No, do tego musiałbym przerwać budowę cudu. No dobra, przerwę budowę tego cudu. I nabijmy jajcie mi surki. Może, nie wiem, z 10 dodam, żeby się coś ruszało. Okej. Okay. Ale nie gramy teraz w Steve Craftera, gramy w Risena oczywiście. Can you take me to Harbour Town? I can't leave my post at the farm, I'm afraid. But Brother Teller will accompany you there if you wish. Great. Thanks for the advice.
If you're wanting help, you must be willing to provide help in return. Okay. What should I do for you? Talk to my brothers here on the farm and make yourself useful. Once we no longer need your help, we'll happily escort you to Harbour Town. About your farm. The wolves in the nearby cave are dead. It seems fate was kind to me, washing you to these shores. Take this as a reward. Teller doesn't have anything for me to do. He finished his work a while ago. Ah yes, Teller is our hardest worker. 2 dozen of him and our problems would be over. The grain harvest is finished. Good. It's reassuring to know that if we must die, we will not die hungry. Here are a few coins. Alas, Thomas is our problem, child. If he worked as hard as he moaned, he'd have completed the harvest long ago. Perhaps he should reconsider his desire to be a mage. I think I've done everything there is to do on your farm. Then be on your way. And my thanks go with you. Oh, and here. These items can go with you too. And may the holy flame light your way in these dark times. Oh, if you still want to go to Harbour Town, then go and see Brother Teller. He'll show you the way to the northern entrance of town. Thanks. Okej. Talur. Telur. Okej, czyli z tym mam pogadać. Zapiszmy sobie. Tristan says you should take me to the rear gate of Harbour Town. All right. But it's a long, dangerous journey. This island is far from safe, you know. So be prepared. I'm ready. Let's go to Harbour Town. Stay behind me, all right? Druid, coś tam. To nie jestem pewien, czy powinienem to robić. Ponieważ... The island is full of dangers. Even this lake down here. Stay on the walkway and you should be safe. Let's move on. Właśnie, tutaj można wybić stworki bez problemu, jak się idzie samemu, ale na razie to olejemy. Wolę pójść sobie do przodu. Jak będę miał jakiś lepszy sprzęt, jak zostanę magiem, albo chociaż jakąś runę magiczną już będę miał, sobie powybijam to wszystko. Tu widzę Greenleaf. We have to move on. A on mnie prowadzi. This is it. That way leads to the main gate of Harbour Town. I suggest you don't go down there though. That will take you to the warriors of the Order. You want to go to the monastery to join the Order? Go that way. You don't want that? Don't go there, because they won't give you a choice. Thanks. I think I get the point. Let's go on. All right, we're moving. Okej, okay, i on zabierze tą bezpieczniejszą drogą, znaczy tą, którą powinniśmy iść chyba. Ponieważ jeśli byśmy weszli do miasta główną bramą, byśmy mieli przechlapane. If you follow this path up, you'll end up at the monastery. But the sign will tell you that, right? That's what signs are for. Need me to guide you further? No thanks. You've come far enough. I'll head back now. Keep your eyes open. Good luck. You'll need it. Nie chcę, żeby za mną biegał, bo on mnie chyba źle nawet prowadzi. Co to fajne, tutaj były takie latające stworki. A, są. Nie wczytałeś po prostu. My potrzebujemy iść chyba tą ścieżką. Czy, bo ta prowadzi do miasta na 100%. A my mamy jakąś mapę. Tak, my potrzebujemy iść... Czekaj, to jest ta ścieżka. My potrzebujemy iść... Gdzie my mamy iść? Kurczę. Chyba tą ścieżką jednak. Czekaj, zobaczymy. Tutaj? Harbour Town, jest, dokładnie. Tędy musimy iść. Tutaj mamy dziubdziuby. Jeśli ktoś kojarzy, jaki youtuber wymyślił to określenie, to chwała dla niego. Ej, no przecież stary! Uff.
Jakie one mocne! No co wy... Pochlapało was chyba. Nie, 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 nie chcę więcej stworów tu przy sobie w tej chwili. No, chcę zabić te ptaszyska. Kurczę, no wytrzymałe strasznie są, ja nie wiem. Czy te stwory po prostu dostały jakiegoś HP boosta? Bo bić to one nie biją więcej, jak chyba też więcej nie dają. Ochwak. Stingrat. No dobra. A tak, na nich tylko dwa ataki się wyprowadzało. Okej. Okay. Okej, okay, dobrze, dobrze idzie. Dobrze idzie. Jeszcze nie zginęliśmy, okej. Okay. Padł. Będziemy mieli mięsko. Nie będzie trzeba potek marnować. Chodź, podejdź, tu nie chcę, żeby twoje ciało spadło. No, fizyka w grach tutaj jednak działa. No, dawaj. Pojedynczy cios. I wszedł trzeci. Bardzo dobrze. Ale nie zbaczajmy tak z drogi. Chociaż... Dobra, tutaj zakończę nasz odcinek. Jeśli chcecie, żebym połaził tutaj po okolicy, poczyścił stwory, to napiszcie mi, ja to zrobię. Oczywiście na odcinku, żeby nie było, że ja coś cheatuję. Bo do tej gry są cheaty, gwarantuję. Może tym razem na odcinku sobie zapiszemy na save'ie drugim. I tutaj podziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. I mam nadzieję, że usłyszymy się w następnym odcinku. Zagrajmy w Risen. Hej!